Siema, siema, jestem RyanGP, to jest kończenie naszej serii sprawdzań map. Widzieliśmy na celowniku mapa Łodygowa, która wylądowała na Mudhubie już jakiś czas temu. Mimo to jednak ludzie mówili mi: ej, Ryan, weź sprawdź tą mapkę, bo ona nam może się spodobać, nie? Że to jest fajna mapka. Na Mudhubie ma ocenę lekko ponad 3, więc nie wiem czemu tak mi ją proponowaliście, ale spokojnie dzisiaj to sprawdzimy. Mam też również dla was mod desk do przeczytania, w sensie to, co napisał autor tej mapy, więc pozwolicie, że szybko sobie to przetoczę i zaraz lecimy do przeglądu tej mapy całej, tak? Więc witam serdecznie, przedstawiam wam nową polską mapę do Farminga 22, posiadającą realny teren. Mapa zawiera klimat podlasko-mazurski, 150 pól plus landy do kupienia wszystkich pól, łącznie 173 landów chyba jest, nie? Dwie gospodarki do wyboru w starym i nowym stylu, lasy do wycinki, nowe tekstury malowań, podłoży, easter eggi na mapie, polskie tablice rejestracyjne, 5 skupów, skup wełny, stacje opanowania, handel zwierząt, kupowanie gnojownicy u prezesa, sprzedaż beltartak, sprzedaż obornika, sklep maszyn, nowe tekstury malowań, podłoże łącznie z regionalnymi 51, animowane zwierzęta na statycznych gospodarstwach. No to takie, okej. Okay. Sorki, zajmę tylko chwilkę. Przypominam tylko, że w linku w opisie macie stronę Instant Gaming, w której macie niesamowite promocje na wszystkie gierki, między innymi Farming Simulator, Construction Simulator czy Euro Truck Simulator. Gorąco zachęcam sobie po prostu wejść i sprawdzić, co to na was czeka, a są naprawdę, naprawdę fajne promocje. Przykładowo Premium Edition do FSW 22 124 zł na ten moment, a kosztowało 244, także obniżka o prawie połowę kasy, więc no nie ma co ukrywać, sporo zaoszczędzicie kupując właśnie na stronie. Nie zwlekajcie, sprawdzajcie oferty i wracamy do odcinka. Te easter eggi to chyba już wiem jakie są, ale to za kilka tego przejdziemy. Więc słuchajcie, zaczynamy sobie od takiego miejsca jak to, bo tutaj jest, uważam, że nawet fajne gospody takie estetyczne. I moje pierwsze easter egg, jakie zauważyłem, nie wiem czy to już jest co, ale zauważyłem, to jest swoje autorskie modele z kolonii powyciągane, więc jest easter egg, faktycznie. Oczywiście wszystkie są moje, ale akurat ten sam robiłem nawet na streamie, nie? Ale to mniejsza o to, nie? Taki krótki easter egg mi tutaj auto zarzucił, więc niechaj będzie. Słuchajcie, mapa. Łodygowo, powiem tak, termin, który mi się przez głowę przewijał wiele razy, ludzie mówili: weź sprawdź, weź zobacz, coś tam. No ja mówię, no kojarzę mapę, kiedyś może nawet grałem, z tego co wiem jest to konwertowany konwertem, ale tutaj nie jestem do końca przekonany, bo wiem, że tych konwertów było dużo. Sport też chciał te konwerty robić i wyszło oficjalnie takie coś, więc spoko. Agrotechnik, mamy tutaj sporo jakichś maszynek na wystawie, chcę jakiś, będę gadać. Wypatrzyłeś ten sweter w jakimś nowym katalogu mody? Dostałem go, w prezencie. Może do końca nie wiesz, co na siebie założyłeś. Ogólnie takie rzeczy to jest sporo, nie? Jest dużo też wulgaryzmów podczas tych easter eggów, także nie wiem, czy też będę chciał wam pokazywać wszystko, ale no wiecie, co chodzi, nie? O, otwieramy sobie taką bramę. Okej, okay, no i co, możemy jechać coś tam kupić, nie? Są tutaj malowania jakieś porobane, także też ok. No i co? Słuchajcie, polecimy sobie troszkę dalej. Po tej mapce wam pokażę, bo mapa posiada tutaj gospodarstwo. I właśnie mamy tutaj jedno gospodarstwo, nie? Tutaj byliśmy przed chwilą. Tu mamy takie statyki, oczywiście też z easter eggami. Będę tak na to mówić, dobra? Ale są easter eggi na tej mapie. O, tutaj też są dwa. Przepraszam. Dobra, nie będę o tym mówić, nie będę o tym mówić. I mamy takie gospo. Ogólnie gospo mega fajne pod tym względem, że jest takie nietuzinkowe, nie? Jest takie trochę inne niż wszystkie. Mamy tu ciężarówek, mamy tutaj maszyny. Gdzie są te maszyny? Tu są, nie czekajcie, tu są maszyny normalne. A gdzie jest? To nie jest gospo. Co ja gadam? Ty, ja myślałem, że to jest gospo, to jest skup po prostu. Tylko jest tyle maszyn normalne, że mi się wydawało, że to jest gospo. Nie, to nie jest gospo, to jest skup, okej. Więc okej, okay, fajnie to wygląda. Tu mamy jakąś halę, aha, to jest ta normalna obora, tylko pewnie ona jest zablokowana. No, są też maszynki, więc dużo ogólnie takich statycznych rzeczy zobaczymy na tej mapie. Nie wiem, są jakieś też takie jabłonki ala, więc też ciekawy pomysł na to. I dobra, jadę sobie dalej tędy, tą dróżką taką bardzo dirty. Dojeżdżamy do kolejnego skupu, który jest tutaj w tym miejscu. W ogóle mapa jest dla mnie taka totalnie inna niż wszystkie, jest taka... Wygląda jakby była zrobiona niechlujnie, ale w ten sposób jakby też ma trochę klimat, nie? Więc to jest takie... Nie wiem w ogóle w jakim aspekcie tę mapę sprawdzać, nie? Bo wydaje mi się, że jest taka... Troszkę jakby na odwal się, ale to wszystko jakieś tak ma... W miarę nawet ładnie wygląda, nie? Nie jestem w stanie w ogóle ocenić, co tu się wydarzyło, nie?
ale takie, no wiecie, coś tu jest. Coś tu jest i nie tak, nie? Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale. Ale okej, okay. no, easter egg, easter eggami poganiają. Tu mamy też asfalt, którym sobie gdzieś dalej dojdziemy. Strasznie nisko ten asfalt jest. Tu chyba robiony screen początkowy, tak, dokładnie. Więc dobra, dojeżdżamy sobie tutaj do jakiejś dróżki. I dojeżdżamy sobie też tutaj do kolejnych dróżek, okej. Okay. Okej. Jak sobie pojedziemy dalej, to powinniśmy znaleźć jakieś gospy, bo to w ogóle właśnie są gospy, na które powinniśmy też trafić. Tu trochę widać, że jakaś taka krajóweczka chyba, nowsza. I tu będzie zakończenie mapki prawdopodobnie, tak jest, okej. Okay. No, zakończenie niechaj będzie w ten sposób. Tu kolejne skupy, coś tu sobie tam troszkę... A nie, tak ma być, dobra. Są skupy kolejne. Jak dojdziemy sobie dalej, powinniśmy znaleźć gospodarstwo, tu gdzieś było, z tego zapamiętam. Ale to za chwileczkę. Gospodarstwo, tutaj będzie? Tak, tu jest gospo, okej, więc są maszynki poustawiane. Jest unia, trochę szkoda z oryginalnych maszyn, z tych budynków to jest poukładane. O, się otwiera i mamy normalnie wyjazd na... jakąś tam tutaj drogę polną. No tak kurczę, powiem trochę niechlujnie to jest zrobione, nie? Jakby tutaj tak trochę ten. Ale czasami też o sensie. Co tutaj według was jest spoko, co nie spoko. Okej. Easter eggi i... tutaj mamy kolejne coś takiego, okej. Okej. Tak staram się, wiecie, zrozumieć tutaj ten sens, ale jest tak strasznie to wszystko taki... taki bałagan tu jest, nie? Ciężko się połapać sami, co się w ogóle dzieje. Dobra, to mamy jakieś krzaki na tych dróżkach. U mnie dużo krzaków jest, nie? Zobaczcie, bardzo dużo krzaków takich. Asfalcik sobie leci i dojeżdżamy tutaj do takiego drzewa dużego. Potem coś damy dalej. Agrotechnik. A, czy tam się jedzie do... skupu z maszynami, no tak, tego, nie? Do dealera maszyn. No i tu też powinniśmy mniej więcej znaleźć... O, proszę bardzo, jest policja. Fajny easter egg. I trzymam jakiegoś jeepa, nie? Fajne, felgi trochę były takie dziwne, ale okej. No i dojeżdżamy sobie tutaj. Województwo podlaskie, powiat grajewski, gmina Szczuczyn. Matko, ciężko wymówić aż, nie? No dobra. I dalej jestem ciekaw, gdzie jest to drugie gospo, bo w sumie nie mogę go znaleźć. Wiecie? Tamto jedno pamiętałem, gdzie jest. Tutaj mamy to, nie? Okej, tu chyba jest jakieś gospo. Tutaj coś mamy, nie? Sekundka nam się tylko otworzy. Będę już teraz pewnie wiedział, gdzie to jest. Okej, i jesteśmy w tym miejscu, tutaj. Domek tutaj to jest ten. Tu jest jakaś obórka, trochę też taki teren nierówny. Nie, jak na gospo, powiem, że naprawdę trochę to jest niechlujnie to zrobione, nie? Trochę tak jakby na odwal się. Nie wiem, czy to nie jest tak... Nie, trolem to nie jest, bo jest zrobione to w miarę okej, nie? Ale takie... gdzie jesteśmy w ogóle teraz? Na mapie. Palcem w mapie. A, czyli tu jesteśmy, tu jest gospo i tu jest gospo. No dobra. Okej, czyli to tutaj tak tą, tak bym to widział. Ja może sobie włączę teraz chudy i troszkę pobiegamy sobie z mapą, wiecie? Z mapą. O, tutaj też dojeżdżamy sobie do tartaczku. Tartaczek taki spoko, kosteczka jakaś tam pobrudzona. No działają, działają. Jeszcze był taki fajny easter egg, ale nie wiem czego teraz wam znajdę. Musimy się chyba cofnąć na gospo to startowe. I na tym gospie startowym gdzieś tu w okolicy był fajny easter egg, ale kurczę, chyba go teraz nie znajdę, wiecie? Dwóch ziomek już sobie gadało tutaj. Dwóch ziomków sobie gadało fajnych. Tam, no, leciało dużo bluzg. No i piorun mnie. Nie będę mówił jak. Tak się wystraszyłem, że hej. Jest już taki fajny smaczek. To jest akurat fajna rzecz, nie? Te easter eggi są naprawdę git. Więc jeżeli ktoś to lubi taki klimat, to trochę tego to można spotkać. Dalej nie jestem w stanie powiedzieć wam, gdzie jest tamten easter egg, który chcę znaleźć, nie? Ale on gdzieś chyba tu był. O, mam! Pan maszynu, kręć na prawo. Kurwa, ale nie do tyłu, kurwa, bo przejedziesz naszych, baranie. No jest mocno. Ta chata w ogóle bardzo się rzuca w oczy. Fajna, taka dosyć rozpoznawalna, można powiedzieć, nie? Że taka, to jest coś takiego, co patrzę na to i mówisz, ej, to jest z tej mapy, nie? Więc no właśnie jak mówię, mapa taka trochę dosyć taka trochę dziwna, bo ciężko mi się właśnie w niej połapać. Wiecie, jest tyle takich, o, może to macie taką niedoróbkę kolejną, nie? Dużo takich smaczków jest okej, okay, nie? Tak mówię, mapa w porządku, ale coś jest jakby z nią...
ale coś jest z nią jakby nie tak też, nie? Nie wiem też, co o tym sądzicie, dajcie znać. I też napiszcie, to jest jakby pierwsza mapa tego autora, czy któraś z kolei, bo no, wiem, że podobało było się w poprzednich farmingach. Pamiętasz, że Arek robi jakiś konwert, chyba... miał robić konwert Bodegowa, ale chyba ostatecznie nie doszło do skutku Tao, więc pewnie ta mapa już jakiś czas jest w tych farmingach, ale nie jestem w stanie wam powiedzieć, kiedy ona dokładnie powstała pierwszy raz, więc napiszcie z kiedy jest to Bodegowo i czy jest to według was dobry konwert, nie? Sonos po ocenach ModHuba jest taki średni, mi się podoba, ale jak mówię, coś w nim jest nie tak, nie? Coś tu pasowałoby zrobić, tak by popracować nad tym, nie? Wiecie, o co chodzi. Coś tu, kurczę, bym powiedział, że niedopracowany jest trochę, nie? Ale słuchajcie, tak wydaje mi się, że chyba więcej niż tutaj wam nie pokażę. Zakończenie mapy na pewno jest trochę słabe, bo tak trochę za blisko to wszystko idzie i tam widzimy taki, wiecie, nie? Takie jest to zakończenie bardzo widoczne. O, jakaś farma z panelami fotowoltaicznymi, nie? To takie też ciekawe podejście. Jakiś wirek sobie ten leci. Okej. Okay. Okej, okay, no dobra. Nie wiem, czy więcej jest sensu coś pokazywać. Ja po prostu patrzę na tę mapę, czuję taki wewnętrzny niepokój, nie? Jakby się po prostu... Tu nie jest nic poukładane, jest taki po prostu... Nie wiem... Harmider, bałagan w tym wszystkim, nie? Takie, aż się rzuca to w oczy, tu jakiś taki teren, nie? Po prostu... Matko, no czuję się po prostu tutaj... Strasznie niekomfortowo, nie? Nie wiem, czy też tak macie, patrząc na mapę. Ale no tak jest, taki bałagan. Jeden wielki bałagan, nie? Po prostu. Ale też coś w tej mapie jest, jest jakiś urok. Więc nie wiem, czy to przez to, że może kiedyś była dobra, a teraz coś się zepsuł, albo... Nie, no nie wiem, nie chcę też mówić, że coś jest zepsuta, nie? Po prostu wymaga według mnie dokończenia. O, jakiś oporcie sobie leży. No coś tu jest po coś, nie? Tylko... Też ciężko znaleźć po co, nie? Dobra, słuchajcie, ja was nie będę tym zanudzał. Dziękuję serdecznie za uwagę, za to, że oglądaliście odcinek. Zapraszam na kolejne odcinki ze sprawdzania map. Piszcie kolejne typy, bo w sumie jakby nie wiem, to bym tej mapy nie zobaczył zapewne na ModHubie, gdzieś mi po prostu umknęła. Ale cóż, dziękuję. Życzę wam miłego dalej dnia, jeśli oglądacie to. I wpadajcie na streamy też, nie? Polecam cały czas. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, do kolejnych, no i cześć, pozdro, na razie.